widziałeś to? Widziałem, raz. Wiesz, przesunąłem się tak, żeby nie siedzieć na jakimś. Więc Buchanan, to serve. Love all. Play. Serve to over, one love. Serves you over, one off. Lead, please. Lead. Działa czy nie? Serves you over, 2-1. One. Oh. Serves you over, 2-3. Serves you over, 4-2. Serves you over, 3-6. Over, 7-3. Over, 4-7. My last, Pinsy Tulasi, India. Lucky to serve.
you over. 5-8. Serves you over, 9-5. Serves you over, 6-9. Serves over, 10-6. Serves you over, 7-10. Over, 11-7, interval. Two, 20 seconds. Ah! 11-7, play. What? 12-7. Serves you over, 8-12. Please. Oh, okay, please. Serves you over, 13-8.
15-8. Serve silver, 9-15. Serve silver, 16-9. Po kolejną ciekawą akcję mieliśmy na boisku, takie dobicie backhandem. Na pewno Państwo znają pojęcie uderzenia backhandem, bo tutaj w badmintonie, jakbyśmy mieli z Michałem tłumaczyć technikę, na pewno zajęło nam to wiele czasu, no może tak pokrótce tym Państwa, którzy nie grają w badmintona, byśmy wytłumaczyli, jak to wygląda. Na pewno możemy zacząć naukę badmintona od trzymania uchwytu. Także to jest bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Praca nóg też jest bardzo ważna tutaj w badmintonie, jeśli nie najważniejsza rzecz, żeby nie zrobić sobie krzywdy ani żadnej tam kontuzji. Chodzimy trochę, możemy teraz popatrzeć, chodzimy trochę jak w szermierce, krokiem dostawnym. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest to, aby stopa w momencie uderzenia była skierowana w kierunku, w którym idziemy. Wypad jest na tą nogę z przodu, zazwyczaj praworęczni zawodnicy idą na wykrok na prawą nogę. No i generalnie mamy bardzo dużo tutaj techniki, także zawodnicy na treningach godzinami ćwiczą te wszystkie elementy. No wiemy, o czym mówimy, zaczęliśmy w wieku 7-8 lat grać, prawda? Także całe życie poświęcone dla tego sportu. Ale ładnie tutaj zaskoczył. Doskonałe zagranie zawodnika z Taipei. On tam zauważył, że jego przeciwnik zagrał ten minimalnie, dosłownie niedokładnie tą lotkę nad siatkę. Doskoczył do niej, zbijał. Przypomina mi się gra malezyjskiego zawodnika Li Chongwei'a. On też bardzo doskonale potrafi tam do tej lotki doskoczyć na siatce i ją zbić właśnie w ten sposób. Także brawo. Jesteśmy świadkami bardzo ciekawego spotkania. Zobaczyć możemy całą gamę uderzeń, szybkich wymian. Muszę zauważyć, że akcje są na bardzo wysokim poziomie, szybkim. Tak. No tutaj cały czas jest gaz. Chłopaki są cały czas w gazie. Tu nie ma miejsca na moment dekoncentracji. Lotka się fajnie zakręciła tam na taśmie. Myślałem, że uda mu się jeszcze wybić, ale było w tym momencie to poza jego zasięgiem. 18-12, już tylko 3 lotki dzielą nas od rozstrzygnięcia tego seta na korzyść zawodnika z Taipei. Przypomnijmy, to jest 28 rakieta świata. Był już na 24 pozycji, także brawa. Będziemy widzieli następny pojedynku Przemka Wachy, pamiętasz, że to był nasz eksportowy singlista. Też był kiedyś na bardzo wysokiej pozycji. Na dziewiątej pozycji, także wielkie brawa, bardzo zasłużone dla polskiego badmintona. Medalista mistrzostw Europy. Od 12 lat niepokonany w Polsce. Tak. 12 tytułów mistrza kraju.
od roku przerzucił się na brodę blową. Występuje teraz w parze właśnie z Adasiem Spalino. Będziemy mieli okazję zobaczyć chłopaków w akcji już niedługo. Planowo mieliśmy mecz o 19:20. Musimy poczekać na zakończenie tego pojedynku. Jeszcze tutaj. Bardzo emocjonujący pojedynek. Ale smash. Się wyjął do góry. Złapał, aby złapać właśnie, wybić jak najwyżej tam do góry, aby złapać jak najwyżej tą lotkę, dzięki czemu smash miał tak dobry kąt. Pod dobrym kątem i wbił tą lotkę w ziemię. 20:14, następna szansa meczowa, setowa, przepraszam. Mamy rozstrzygnięcie tego seta. No jeszcze nie. Piszę się. A, przepraszam. 15:20. Już myślałem o tym meczu naszego Debla. A, ty chciałeś. W tym momencie. O, właśnie. Następny. Bronią. Cały jest smacz. No tutaj zawodnik musi zaatakować. To jest jedyna jego tak naprawdę tak, szansa i możliwość. Zawodnik z Tajwanu, tylko da mu trochę czasu. A wy widzimy tutaj, nas dobrze nie widzą, ale my widzimy i na pewno Państwo będą mogli obejrzeć wywiad właśnie z prezesem Sergiejem oraz twoim kolegą i partnerem przedeblowej Adrianem Dziubą. W międzyczasie 21:16 wygrał pierwszego seta Sing Hao Su. Czyli na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Second game, Lovo, play. Out. 1-0. Pierwszy punkt. W drugim secie zdobył Sing Hao Su, prowadzi 1-0. No, mamy okazję obserwować bardzo fajną akcję. Długa, żaden z zawodników nie jest tutaj przejść do ataku. Grają tak trochę na wyczerpanie. Spokojnie rozgrywają akcję. Prawda? Żaden nie przyspiesza tego gwałtownie. O, teraz prosty błąd. Tam tego gra teraz opiera się na
Przede wszystkim trzymanie lotki. I w korcie. Jak najwięcej uderzeń, to co mówiłeś. Akcje na siatce rozgrywają się na środku kortu, aby uniknąć błędów. Po bokach? Tak. Z boku kortu jedynie wyrzuty i smecze celowane są do linii. Wyszło, tak, ja się bawiłem przed linią, także nie, że tu byś możliwości o pomyłce, 3-0. Ale wszystko szło ładnie, tak, tego Bertena. Wszystkie zagranie. Podoba mi się styl tego zawodnika. On, kiedy trzeba przyspieszyć, potrafi wyskoczyć, się zaatakować, nie boi się tego robić. No i zdobywa czwarty punkt. A to przybliża nas do naszego polskiego debla. 4-0. Fakt, że czekamy tutaj na tego debla, ale ja jestem tak bardzo tutaj mile. Pod wrażeniem. Tak, pod wrażeniem. Gry obydwu zawodników. Przyjemnie się patrzy na to, co dzieje się na korcie, zwłaszcza gra twojego wczorajszego przeciwnika. Naprawdę gra ładnie dla oka. Ta gra się może podobać. Ładnie teraz przyspieszył, bo nie zbiją. Zmiana, szkoda tej ostatniej lotki, że tak prosto ją zepsuł, ale bardzo fajnie tutaj panowie rozegrali tą akcję. Do zera. Wydaje się, że Chen Hao kontroluje tutaj cały czas sytuację. Taktyka z meczu w Szwajcarii również teraz daje rezultaty. Boisko. Weszła, prawda? Dokładnie. 6-0. Nie ma czego się sprawdzać, ale widać rezygnowanie. Tak. No, widzisz, jak to wygląda. No, ale to już jest 72. rakieta świata, bo to nie jest wcale taka niska pozycja. Jest wielu zawodników, którzy grają i bardzo ciężko się tam dostać do tej czołówki. Świetne zagranie, teraz kolejny przyjechał psu. 7-0. Pragnę przypomnieć, że ma on dzisiaj ze sobą bardzo długi pojedynek z japońskim zawodnikiem. Aż godzinę 20 minut, proszę sobie wyobrazić, godzinę 20 na takim wysokim poziomie, na takiej szybkości jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne, tak szybko odbudować się i z taką przewagą rozgrywać mecz z dużo młodszym. Nie, dużo młodszym nie, ale z młodszym zawodnikiem. To naprawdę... Nie, no, szacunek oczywiście, no wiadomo. Ale chłopaki są bardzo dobrze przygotowani, widać, do tego turnieju. Także fajnie, no dzisiaj będą... Zwycięzca będzie miał na pewno całą noc do regeneracji, także myślę, że jutro da z siebie wszystko. To już będzie tylko jeden mecz, tak? A spotka się z Wladimirem Markowem, Rosjaninem, który zwyciężył w dwóch setach swój półfinał i bardzo się cieszymy, że Europejczyk, będzie nasz kolega, wystąpi w finale. Liczymy na jego dobry występ. A wszystko wskazuje na to, że jego rywalem będzie Xian Cao. Psu, numer jeden w turnieju, obrońca tytułu. Ale ładny raz. Dobił. Połotkę. Proszę Państwa, proszę zobaczyć na tą akcję. Staj, walcz właśnie. Super. Ależ akcja. O, fantastyczne. Ręce same składają się do brawki. Niesamowita wymiana. Najwyższy poziom. Na pewno będę chciał jeszcze raz zobaczyć tą wymianę, a będziemy mogli wszystko to zobaczyć w internetowej telewizji ipla.pl.
Wszystkie mecze dostępne na stronie www.iplat.pl, na live'ie. Dzisiejsze wszystkie mecze oraz jutrzejsze od godziny 10 finały. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Tych, co mogą, aby udali się gorąco dopingować polskie, polską ekipę w jutrzejszych finałach, a ci, co nie mogą, przed komputerami na IPLA TV. Ale ładnie tutaj doszedł na siatkę. Widać, że jest wściekły, prawda? Wściekły, to zgadza po tej, się. Po tej akcji. Bardzo tak szybko zaatakował. Nie psuje, widać, że granie tutaj sprawia mu ogromną przyjemność. Czuje się swobodnie na korcie. Operuje całym arsenałem uderzeń z końca kortu. Tak, on przyspieszył. Pamiętasz to poprzednią akcję, o której mówiliśmy? I on tam, widać było, tak wszystko buzuje, żeby wskoczyć na ten kort i... Tak. I pokazać, kto jest tutaj lepszy w tym pojedynku. Ale tutaj akcja. Tak, widziałeś, jak to ciekawie zamarkował z tyłu smash, bo ostatni chwili podciął lotkę. O czym mówiliśmy, żeby ukrywać swoje uderzenia. Dzięki temu możesz zyskać przewagę. Czytelna gra na tak wysokim poziomie jest... Bez sensu, nie, no nie miałaby nie ma racji bytu. Dokładnie, też. Jeszcze doszedł do tyłu. Prawe należy mu się teraz dla zawodnika z Malezji, który... Tak, świetnie tutaj doskoczył. Doskoczył do siatki. Także wymiana lotki i 10 do 3. Zobaczymy, jak się potoczy ten pojedynek w drugim secie. W końcówce wybierał się pan, że tak powiem. Tutaj Malzyczyk nie chce odleć tak łatwo finału na Polish Open 2000. Jonek z Polish Open 2012-2013. Out. Tym razem wyczuł. Lotka, pamiętam, w poprzednim secie puścił i przez to stracił punkt, tutaj już się nie pomylił. Zdobywa trzeci punkt z rzędu. Można było właśnie zauważyć, tak proste, ale jak on właśnie w ostatniej chwili odwrócił rakietę, żeby zagrać zamiast, jak markował, po przekątnej, drop po prostej, no nie udało się, prosty błąd, jak mówisz, bo ta lotka powinna się znaleźć. Aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, gdyby próbował zagrać proste uderzenie na siatkę, bez próby ukrycia tego uderzenia, myślę, że nie przyniosłoby mu to większej trudności. Dokładnie, no tutaj próbował. Niestety takie zagranie na numer jeden turnieju byłoby zbyt proste, zbyt łatwe do czytania, przez co nie dałoby mu żadnych rezultatów. Widać, podjął maksymalne ryzyko. A wykorzystam, Michał, to, że jesteś teraz tutaj ze mną. Chciałem się spytać o... i przypomnieć, że od dwóch tygodni mam nowego trenera singlistów, Jacka Hankiewicza, wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski, olimpijczyka z Barcelony z 92 roku. 19 lat pracy w klubach niemieckich Jacka wychował. Na przykład pracował z Fuberem, tak? Markus Fuberem to jest... Johannes Schettler, numer 1 w Niemczech, teraz to jego wychowanek. Joachim Persson, również teraz aktualnie trzeci Duńczyk. O właśnie. Medalista Mistrzostw Europy, także zaczynał... Jacka Hankiewicza. Także chciałem się ciebie spytać, korzystając, że jesteś tutaj, jakie masz wrażenia po pierwszych treningach i jak to wygląda? Uważam Jacka za bardzo profesjonalnego trenera. Jego podejście do treningów jest bardzo profesjonalne. Potrafi dobrze dopingować zawodników do pracy. Wprowadza spokój na korcie podczas meczu. Ma bardzo ciekawy pomysł na grę. Jego treningi są ciekawe jakościowo, interesujące dla zawodników, dzięki czemu motywacja nie jest problemem. W
wszystkie zagrania, zagrywki czy zadania, jakie nam daje sumienie nam tłumaczy, dzięki temu pozwala nam zrozumieć taktykę gry pojedynczej. Słyszałem, że wprowadził wiele nowych rozwiązań do treningu, jeżeli chodzi o singla. Tak, Nowe modele, tak, oczywiście to jest wszystko dopiero wdrażane. My do tego wszystkiego musimy się przyzwyczaić, nauczyć. Jakichś pierwszych rezultatów będziemy mogli szukać już za kilka tygodni na kolejnych z naszych sprawdzianach międzynarodowych, ale po wynikach moich Adriana można zauważyć, że jakiś postęp jest. Ja widziałem, że właśnie tak pewnie czujesz, jak to masz Jacka za sobą. Znaczy to są moje odczucia. I widzę, że zawsze rozmawiam przed i po meczu z tobą. Tak, jednak zaufanie do trenera to podstawa. Jeżeli nie masz zaufania do twojego szkoleniowca, nie daje to później takich rezultatów na korcie. Musisz wiedzieć, że to co robisz, to daje najlepsze wyniki. I dzięki Jackowi to tak właśnie teraz wygląda. Nie, jestem tylko trenerem od singlistów, jest także trenerem od demonstrów, jest ogólnie głównym trenerem całej reprezentacji, ma swoich dwóch pomocników. I ma swoją wizję i plan na pewno na to, co tutaj wprowadzić. Tak, ogólnie nie tylko w badmintonie tak, kadrowym, ale ogólnie w polskim badmintonie to zmienić. Najbliższe dwa miesiące będą to jednak jeszcze miesiące przejściowe, będzie on z nami spędzał dwa tygodnie na treningach, potem przygotowywał nam plan na kolejne dwa i zamykał swoje sprawy w Niemczech. Tak, no jeszcze przez jakiś czas. A od czerwca już codziennie będzie z nami pracował na arenie Ursynów między innymi. O. Mieliśmy problem związany z Łotką, jeden z zawodników, nie wiedziałem, który powiedział, że Łotka jest zła, drugi się sprzeciwił i sędzia właśnie w takich sytuacjach ma prawo głosu i on decyduje. Natomiast mamy teraz 12 do 8. Zawodnik z Malezji odzyskał kontakt. Tak, bo tam już było przecież pamiętasz 10-2. 10-2. Także to olbrzymia przewaga. No i proszę. 13-8. Mecz jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Wszystko. Tutaj się jeszcze wiele może zdarzyć tak naprawdę. Chociaż wiesz, już nie bywa. W teraźniejszym badmintonie, w tym nowoczesnym badmintonie, chwila nieuwagi, chwila rozluźnienia przy systemie, w którym każdy punkt zdobywa się z serwu, niezależnie czy to ja serwuję, czy przeciwnik, chwila nieuwagi może kosztować nas kilku punktów z rzędu i odwrócić całkowicie losy na spotkanie. No, wiesz o tym najlepiej. Ja tutaj z uporem maniaka opisuję tę sytuację, ale, tak, ale mi się to bardzo podobało, także dla mnie to też było. Gratuluję. Uczucie. 19-10 Michał przegrywał, trzeciego seta wygrał właśnie tego 24-22, ale jeszcze w eliminacjach, które miały miejsce tutaj w czwartek. No, my jesteśmy natomiast coraz bliżsi rozwiązań. I out. 15 punkt. Widzieliśmy tutaj doskonałe wyczucie kortu. Zawodnicy już spędzili na korcie 34 minuty. No nie jest to najdłuższy mecz na pewno, nie, ale też trochę już trwa. Pragnę zaznaczyć, że nie jest to mecz, nie jest to jeszcze koniec. Dokładnie. Jakby to akcje były są długie. Bardzo szybkie i to jest właśnie charakterystyka meczu tego, charakterystyka gry tego zawodnika. Rozgrywa on długie akcje, nie popełnia błędów, jest bardzo stabilny, tak, i czeka na błąd przeciwnika, jeżeli sam widzi szansę, przyspiesza i atakuje. Out. 16 do 9.
kolega z reprezentacji, Bank, tenista, który również wystąpi dzisiaj na korcie. Czy to jest ten wicemistrz świata juniorów? To ten, bo ja nie rozpoznaję. Nie, to nie, to jest zawodnik z Tajwanu. A, to jest, okej, okay, z Japonii, tak? Japończycy są wicemistrzami świata, to jest zawodnik z Tajwanu, on również występuje w półfinale debla, który odbędzie się na korcie numer 1 na sam koniec dzisiejszego dnia. I zagrają z pogromcami naszego najlepszego obecnie debla, Łukasza Morenia i Wojciecha Szkudarczyka, którzy niespodziewanie wygrali 2-0 dzisiejszy ćwierćfinałowy budynek na korcie numer 2. Zagranie. 11-16. Dla porównania mówiliśmy tutaj o długości pojedynków. Na przykład nasz mixed uporał się z przeciwnikami swoimi ze Szwecji w 16 minut, aczkolwiek tam w drugim secie Szwec zgłosił kontuzję i nie dokończyliśmy tego meczu. No ale tam i tak nie było woli walki, to była miażdżąca wręcz przewaga. Pierwszy set 21-9, w drugim 311-3. Nasi przeciwnicy zeszli z kortu. Kolejna długa akcja. Będzie out. 16-12. A nasza para mixtowa. Nadjeżdża Zięba z Robertem Matosiakiem. Aktualnie na pozycji numer 7 rankingu światowego, mistrzowie Europy. Także mamy czym się chwalić. Ćwierćfinaliści All England przed 2 tygodni. Świetne mecze, świetny ćwierćfinał. Przegrane 21-18 z zwycięzcami turnieju. Naprawdę mało brakowało, jeszcze tym bardziej, że prowadziliśmy 10-6 w trzecim secie. No tak, no, chociażby teraz jeszcze mecz z Olimpiady, gdzie mieliśmy o medal lotki meczowe. Także to też szkoda niestety, bo był to wielki sukces, którego brakowało, ale taki jest sport. W Olimpiadzie pamiętam jeszcze 4 lata wcześniej, też mieliśmy bardzo podobną sytuację. Tak, 22-20, 23-21 z chińską parą, z brązowymi, późniejszymi brązowymi medalistami olimpijskimi. A tutaj mamy 18-12. No, powoli zbliżamy się do końca, tak nam się wydaje, tego pojedynku. Pewnie siebie. Proszę spojrzeć, tak dokładnie. A, drop. Będzie tak. Będzie. Idealne wybicie do końca portu. Rezyjczyk chyba już nie wierzy to, że może odwrócić losy tego spotkania. Po raz drugi w tym tygodniu nie dał rady. Nie da. Otwarte, ale wszystko wskazuje na to, że nie da rady. 20 punkt. Pierwsza lotka meczowa. I wygląda na to, że obrońca tytułu pewnie wystąpi w tak jest. 21-16, 13 No masz szansę spełnić swoje życzenie, że wygra ten turniej twój przeciwnik, który przegrałeś. Trzymamy kciuki w jutrzejszym meczu, a Państwu dziękujemy, że mogli być z nami. Janek Rudziński. Zapraszamy za kilka minut na grę podwójną mężczyzn. Do widzenia. I Michał Rogalski. TV2 men's double semi-final
Adam Spalina, Przemysław Wacha, Poland, Takuto Inoue, Yuki Kaneko, Japan, Empire, Joao Lopez, Semis.